Moi drodzy Państwo, po odpowiedzi Jerzego to pytanie może Wam się zadać trywialne, ale jak często oglądacie filmiki i zdjęcia dotyczące zwierząt w internecie? To znaczy, koty wychowujące psy, psy wychowujące koty, małe świnki, które chodzą za kociakami, kurczaki, które sobie moszczą gniazdo w kotach, tudzież psy, husky, które bawią się z niedźwiedziami polarnymi. Ja muszę powiedzieć, że robię to dosyć często, ponieważ dość często mam depresję i to jest najlepszy sposób zawsze dla mnie, żeby tę depresję sobie jakoś wyleczyć. Tak? Na przykład w dni takie jak dzisiaj rano, kiedy było bardzo, bardzo szaro rano. I czy kiedykolwiek zastanowiliście się, co za takimi filmikami stoi? Przechodząc do bohaterów mojej opowieści, w tokijskim zoo mieszka sobie wąż. Ten wąż zazwyczaj żywił się zamrożonymi myszami. Pewnego dnia jego opiekunowie tego węża, postanowili mu dać w ramach deseru, w ramach przysmaku, żywego chomika. Wrzucili mu tego chomika do klatki i, no cóż, wąż zawiódł ich oczekiwania. Mianowicie chomika nie zjadł. Za to mieliśmy później przez kilka lat możliwość oglądania zdjęć w rodzaju tego. Po prostu wąż zaprzyjaźnił się z chomikiem. I teraz zastanówcie się, co tutaj się dokładnie dzieje. Mamy węża, mamy chomika, mamy koty, mamy psy, ale co dokładnie się dzieje z tymi zwierzętami? Przecież zwierzęta nie myślą, zwierzęta nie mają przyjaciół, zwierzęta nie potrafią się zaprzyjaźnić, a tutaj jeszcze w dodatku mamy różne gatunki. I teraz pomyślcie, co się tutaj dokładnie dzieje? Zwierzęta mają bardzo, bardzo silne instynkty. Chcą jeść, chcą uciekać, chcą walczyć, a jakoś tak bycie przyjaciółmi w to nie wchodzi. To ludzie mają przyjaciół. Czy uwierzycie mi, kiedy powiem Wam, że tak naprawdę nikt nie wie, co się tutaj dzieje? I to mogę Wam powiedzieć na podstawie tego, co sama sprawdziłam. Nie wie tego Wikipedia, na której cała tematyka przyjaźni pomiędzy zwierzętami sprowadza się do dwóch słów tak właściwie. Istnieje. To istnieje. Nie wie tego Google, który ma tak naprawdę tylko dwa artykuły. Google podaje tylko dwa artykuły, które sprowadzają się do tego, co właśnie Wam przed chwilą powiedziałam. Jest dużo filmików na YouTubie, które pokazują przyjaźń pomiędzy zwierzętami. Nie wiedzą tego w końcu naukowcy. I to też mogę Wam powiedzieć, że tego nie wiedzą z bardzo prostego powodu. Napisałam do czołowego człowieka, który zajmuje się przyjaźnią pomiędzy ludźmi. Biologicznymi podstawami przyjaźni między ludźmi. Do doktora Richarda Epsteina z Uniwersytetu w Jerozolimie i w Singapurze. Odpowiedział mi, nikt się tym nie zajmuje. Nie ma żadnej grupy naukowców, którzy zajmowaliby się tym tematem. Nikt nie wie, co się tutaj dzieje. Co się dzieje w mózgach, co się dzieje w głowach tych zwierząt, które najwyraźniej się zaprzyjaźniają. I teraz pomyślcie o tym w ten sposób. Tutaj mamy różne gatunki. Każdy z tych gatunków ma różny język ciała. My, ludzie, my drukujemy sobie podręczniki. Na zasadzie, w Brazylii nie pokazujcie gestów w rodzaju takiego, w krajach arabskich nie siadajcie tak. A tutaj mamy różne zwierzęta, które potrafią interpretować swój nawzajem język ciała. I potrafią go interpretować nie tylko na zasadzie takiej, że ja ciebie zaraz zjem, więc ty teraz znikaj stąd, kolego, tylko właśnie w drugą stronę. Ja teraz jestem wyluzowany i możemy się pobawić. Teraz my tego nie wiemy, te zwierzęta potrafią to zinterpretować. Pomyślmy o tym w ten sposób. Węże żyją na tym świecie już od około 100 milionów lat, od późnego okresu Krety. To znaczy, że potencjał przyjaźni, bo to można nazwać przyjaźnią, potencjał przyjaźni na tym świecie też istnieje
przynajmniej od tego czasu. Fakt, że tak bardzo różne zwierzęta jak delfiny, psy, koty, ludzie, chomiki, węże, niedźwiedzie polarne, też psy dingo, ale to też psy, potrafią zawierać przyjaźnie, to oznacza, że to jest bardzo, bardzo silny ewolucyjnie ciąg, że to jest coś, co nie zostało zniszczone przez ewolucję, co jest po prostu czymś, co jest pomocne, co pomaga tym zwierzętom, co pomaga tym gatunkom. I to istnieje. To nie zostało wyeliminowane przez ewolucję. Także, panowie i panie, następnym razem, kiedy zaczniecie czytać podręczniki psychologii, socjologii, zarządzania i tego typu, podręczniki samopomocy, i ludzie powiedzą wam, zaczną wam serwować darwinizm socjalny i zaczną wam mówić, że konkurencja, przetrwanie najsilniejszego, to możecie na to właśnie odpowiedzieć. Przyjaźń na tej ziemi istnieje przynajmniej od 100 milionów lat. Jest bardzo, bardzo silnym ciągiem. Dziękuję bardzo. Kala, zaczekaj.